Baby. Tak pięknie piszecie, że nie mogę się opanować jeszcze raz. Baby, baby. Nie mogę przestać, tak pięknie piszecie dziewczyny. Baby. Jezu, dziewczyny, dziękuję wam, dziękuję, ponieważ po raz pierwszy dzięki wam poczułem się na tej scenie jak gwiazda rocka. Dzięki! Zawsze odchodzę, bo już taki jestem, dziwny gram i także jestem. Symfonią przeznaczenia. Wiecie dlaczego? Bo podczas pisania jej zaczął tracić słuch. Był zrozpaczony po prostu, dlatego do przeznaczenia. Co teraz będzie? Ale paradoksalnie po utracie słuchu tworzył jeszcze lepsze utwory. Więc jak to mówią, co się popieprzy, to się polepszy.